Witam serdecznie. Dzisiaj powiem naprawdę kilka bardzo ważnych słów o brzozie i proszę mnie słuchać z uważnością, bo będzie nam bardzo potrzebna. Należy szukać czaga, o której już wspomniałam, ponieważ zwalcza nowotwory złośliwe. Na wiosnę należy zbierać sok brzozy i młode liście brzozy. Liście brzozy wspomagają leczenie chorób skóry oraz mają działanie odchudzające, działają także moczopędnie. Sok z brzozy wzmacnia odporność. Dzisiaj będę skrobała korę brzozy ze starego rytuału szeptuch syberyjskich i korę młodej brzozy należy zbierać w czwartek, ponieważ zyskuje ona przychylność tora, który przy piciu odwarów ze świeżej kory brzozy zebranej w czwartek ściąga na te osoby obfitości, harmonię, energię oraz ochrania przed wampirami energetycznymi, czyli złymi ludźmi. Świeża kora brzozy zawiera betulinę, która chroni przed stresem i wykazuje właściwości antynowotworowe. Wspomaga odporność, działa przeciwwirusowo i zalecana jest dla osób, którzy przeszli wirus. Kora świeżej brzozy, teraz będzie bardzo ważne, co powiem, zalecana jest dla osób, którzy przeszli wirus zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz wirus wywołującego zakażenie górnych dróg oddechowych, wirus wywołujący zapalenie mózgu, wirus atakujący mięsień sercowy. Betulina zawarta w korze wierzby zwalcza alergię. Powinno się gałązki brzozy, korę brzozy zbierać po deszczu, ponieważ wtedy uwalnia się więcej substancji aktywnych. Dzisiaj zbieramy świeżą korę brzozy i gałązki. Będziemy robili kosmetyki likwidujące zmiany skórne oraz produkty powstrzymujące wypadanie włosów. Odwary i nalewki zrobimy na wzmocnienie psychiki, uspokojenie emocji, otworzenie podświadomości. Mam nadzieję, że te osoby, które na moim kanale mają otwarty umysł na wiedzę, którą zamierzam przekazać, ucieszą się. I należy pamiętać, ponieważ Polska to katolicki kraj, że po procesji Bożego Ciała należy wziąć gałązki brzozy z ołtarza do domu, ponieważ zyskuje się przychylność czterech żywiołów na cały rok. Brzoza jest to symbol życia, wieczności, mądrości i rytuały przeprowadzane z udziałem brzozy obdarowują nas harmonią, kobiecością, pięknem, atrakcyjnością. I ja wzięłam ze sobą dzisiaj taką skrobaczkę do warzyw, bo to musi być młoda kora brzozy i sobie troszeczkę naskrobię i będę ją używała do różnych produktów. Oczywiście wszystko w swoim czasie pojawi się na moim kanale. Do następnego, pa, zamarzłam.